Monika Antosz-Grodzicka, witam w informacjach. Rozpacz sadowników. Przyszło paręnaście minut, no i przekreśliło wszystko. Sentymentalny powrót mieszkańców Lipek do Męciny. Tam była tak zwana ziemia obiecana, rodzice obiecali, że dostaną i ziemię, i mieszkanie. Małgorzata Skowronek w finale konkursu Miss Małopolski nastolatek. Jeżeli macie taką możliwość, to proszę o zagłosowanie na mnie. Sadownicy z gminy Łukowica szacują straty po przejściu gradobicia. Z naszą kamerą wybraliśmy się do gospodarstwa Józefa Wójcika, gdzie rozmawialiśmy z poszkodowanymi rolnikami. 10 minut gradu zniweczyło kilkumiesięczny wysiłek rolników z gminy Łukowica. 4 uderzenia na takim malutkim jabłuszku. Lodowe kulki poprzecinały liście, rodzące się dopiero co jabłka, a nawet korę drzewek owocowych. Sadownicy już zaczęli szacować straty po sobotnim gradobiciu. Przyszło paręnaście minut, no i przekreśliło wszystko. Z naszą kamerą wybraliśmy się do Łukowicy. Tutaj w Wielikówce w gospodarstwie Józefa Wójcika spotkaliśmy poszkodowanych rolników, którzy nie mają wątpliwości, że ten sezon dla nich jest już stracony. No nie do naprawienia, nie do tego. To wszystko po prostu, co zostało uderzone, spadnie w większości i każde jabłko w większości ma ślad. Bo teraz jest małe, ale pomimo przyglądnąć się temu, to po prostu jest. My nie produkujemy, powiedzmy, tam owoców na przemysł, tylko na jabłko deserowe, które po takim uszkodzeniu, no to ono się nadaje tylko, jeżeli zostanie, no to ono się nadaje tylko na przemysł, którego cena to ani nie pokrywa części kosztów dokładnie produkcji. W tamtym roku wszystko mroziło, nic nie zostało. Praktycznie na sokit może tak dla siebie. W tym roku już też ogórki sadzimy na dzierżawie, na hektarze, tutaj niedaleko zaraz. Też folię ściupało, 4 km folii ściupało, zniszczyło. Sadownicy próbowali ubezpieczyć swoje zbiory i sady na wypadek takich właśnie niespodziewanych sytuacji, jaka miała miejsce chociażby w ubiegły weekend. Niestety żadna z firm nie chciała zapewnić im wspomnianego ubezpieczenia. Nie było możliwości ubezpieczenia. Ubezpieczenie ubezpieczam co roku od 8 lat całość sadów. I po prostu teraz tylko trwa 12 minut nabór. No i po prostu polisa moja nie wskoczyła i zostałem po prostu z niczym. My dajemy na nawozy, trzeba wydać pewną sumę na opryski. No i właśnie to się wydaje w tym momencie, teraz przed sezonem tak jakby. No i później czeka się na ten plon, żeby to się po prostu coś zwróciło. No i jeżeli się zwróci, no to jest dobrze. Jeżeli coś zostanie z tego, no to my z tego żyjemy. Rolnicy z Łukowicy mają nadzieję, że z pomocą przyjdzie im rząd. W niedzielę sady, przez które przeszedł żywioł, odwiedził Łukasz Kmita. Wojewoda Małopolski obiecał wsparcie i pomoc finansową dla poszkodowanych. Po gradobiciu wojewoda odwiedził sadowników. Jaka jest szansa, że uzyskają oni pomoc? Tak, w sobotę zaraz po wystąpieniu zjawiska gradobicia zadzwoniłem do pana wojewody Łukasza Kmity z prośbą o przyjechanie na teren gminy Łukowica i wsparcie sadowników poszkodowanych kolejnym kataklizmem, jakim wystąpiło w sobotę, ponieważ sady zostały doszczętnie stłuczone przez grad wielkości piłeczek ping-pongowych. A co ze strony gminy? Od 7 czerwca przyjmujemy wnioski od poszkodowanych sadowników, aby było zbiorcze zestawienie i oszacowanie wielkości strat na terenie gminy Łukowica. No i następnie też zostaną będą komisje powołane, które udadzą się w teren, by oszacować te straty na podstawie wniosków. Komisje złożone z pracownika urzędu, pracownika z ODR i zbrodniczych. Albo spadnie, albo będzie z tym, z dziurą rosło. Ale raczej spadnie, bo spadnie świętojańskie. Tak samo tu. A wnioski sadownicy mogą składać do 15 czerwca w budynku Urzędu Gminy Łukowicy. W piątek w Limanowskim Domu Kultury odbyła się konferencja naukowa połączona z uroczystym otwarciem wystawy. Nosi ona tytuł Nowa Ziemia, Stare Niebo, ocalić od zapomnienia, powiązania Męciny z Lipkami. W 3 dni na rowerze pokonać trasę z Lipek do Męciny. Przemek, Tomek i Artur przejechali ponad 300 km na rowerach, aby dotrzeć z Lipek na Opolszczyźnie do miejsca swoich przodków, do Męciny. To materiał wideo, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości telewizji internetowej Skarb Mierza. Panowie chcieli dotrzeć do Limanowej, bo tutaj mają swoje korzenie. W tym roku mija 76. rocznica grupowej migracji mieszkańców Męciny do wsi Lipek. Stąd pochodzi mój dziadek, moja babcia. Ze strony mamy i taty tak samo. I tu jest mój kuzyn, mieszka z żoną, z dziećmi. W Męcinie, oczywiście. Czy pan tu już bywał wcześniej w Męcinie u nich?
Oczywiście, że tak. Przy sianokosach. Bywałem na wakacjach, jak byłem dużo młodszy. Pomysł narodził się przypadkiem, można powiedzieć. Tak się złożyło, że był taki wyjazd organizowany z gminy tutaj do w związku z, żeby uczcić pamięć naszych przodków, naszych dziadków. No i postanowiliśmy, że się podłączymy pod te, pojedziemy sobie rowerami. Mamy taką grupę stworzoną, jest naszą pasją jazda na rowerze. Jeździmy w różne miejsca i tak wyszło. Pogoda super, no lepiej na pewno nie mogliśmy sobie wymarzyć. I tak, pierwszy odcinek to był z Lipek do Tarnowskich Gór. 130 tam chyba 4 czy 5 kilometrów. Później od Tarnowskich Gór do przez Kraków. Oczywiście w Krakowie zahaczyliśmy o rynek i do Wieliczki. Wczoraj dojechaliśmy wieczorem do Wieliczki, tam nocleg. No i dzisiaj presja czasowa, żeby zdążyć tutaj na 11. Przez góry najgorszy chyba odcinek. Niby najkrótszy, ale ciężko było. Stromo było. Ponad 180 osób wyprowadziło się z Męciny na tak zwane ziemie odzyskane. Kiedyś tutaj była bieda. W Męcinie była bieda, a tam była tak zwana ziemia obiecana. Rodzice obiecali, że dostaną i ziemię, i mieszkanie. No z tego powodu między innymi wyjeżdżali. A wśród nich byli rodzice pana Zdzisława Urygi. Kiedyś było więcej tych odwiedzin Męcina, Lipki. I ci starsi już niestety ale poumierali, ale jeszcze kontakty z niektórymi są i ta więź po prostu jest taka naturalna, jest po prostu, są z nami. O. Emocje i swego rodzaju nostalgia towarzyszyła uczestnikom wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki. Tą uroczyście otwarli organizatorzy wydarzenia. Fotografie, które przeniosły wszystkich w przeszłość, przypominały, czym tak naprawdę po II wojnie światowej był wyjazd z gniazda swoich przodków w nieznane. Niemcy zabierali bydło, kowiskowali różne rzeczy. To była bieda i z tej racji, z tej biedy każdy jechał za pracą znaleźć gdzieś tego. I stąd było to przesiedlenie, czyli raczej wyjazd Męcinian. Wspominał tamten okres ojciec Dominik Orczykowski. Pierwszy raz spotkałem się z nazywanymi w literaturze osadnikami, dużą grupą osadników, którzy przyjechali dobrowolnie na ziemie zachodnie i zasiedlili ten teren. Z tego względu właśnie ta wystawa wydaje mi się wartościowa, to przedsięwzięcie, i godna uwagi. Mentorem tego wszystkiego jest pan Stanisław, który wziął na siebie cały ciężar przygotowawczy i taki około organizacyjny. Jest to ogromny wysiłek z jego strony dla upamiętnienia tych wydarzeń, które się kiedyś tam podziały, zadziały, niezależne od nieraz od tej miejscowej naszej ludności. Dotarliśmy do materiałów, które do tej pory nie były w obiegu ani naukowym, ani też publicznym. Materiałów zgromadzonych w Instytucie Polskim imieniem Sikorskiego, generała Sikorskiego w Londynie, w Archiwum Akt Nowych, w Archiwum Narodowym w Nowym Sączu, ale również w kronice parafialnej Męciny, czy też w zbiorach regionalnych Biblioteki Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Dzisiaj Państwo macie możliwość, a mam nadzieję, że również przyjemność, obejrzeć ten nowy produkt, który mam nadzieję będzie istotnym wkładem do naszej historycznej świadomości, ale również do naszych korzeni, z których będziemy i jesteśmy dumni. Tyle, że nie zawsze zdawaliśmy sobie sprawę, jak bogate są te korzenie i na ile jeszcze możemy je pogłębiać. Po uroczystym otwarciu wystawy odbyła się konferencja naukowa poświęcona przeszłości Męciny i Lipek, osadzonej na osi czasu i w szerokim kontekście historycznym. Organizatorami wystawy i konferencji naukowej był Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie dla Męciny, a także samorządy gminy Limanowa oraz gminy Skarbymierz. Do 19 czerwca można oddawać głosy w ramach konkursów Miss Małopolski oraz Miss Małopolski Nastolatek 2021. Jedną z kandydatek do tytułu jest Małgorzata Skowronek z Kasiny Wielkiej. Moim gościem jest Małgorzata Skowronek z Kasiny Wielkiej, kandydatka na Miss Małopolski Nastolatek 2021. Jak trafiłaś do tego konkursu?
W sumie to było tak, że wieczorem siedząc stwierdziłam, że się zgłoszę i spróbuję swoich możliwości. Na następny dzień okazało się, że dostałam się. Potem odbył się półfinał w Krakowie, z którego jurorzy wybierali nas do finału i udało się. Teraz jestem już w finale. Jak wyglądają przygotowania? Oczywiście trzeba o siebie szczególnie dbać, ponieważ jurorzy zwracają na to szczególną uwagę i bardzo to widać na sesjach, które miałyśmy już dwie i teraz będzie gala finałowa. No właśnie, przygotowujecie się do niej, miałyście już warsztaty schodzenia. Tak, schodzenia na szpilkach były to aż 2 godziny. Nauczyłyśmy się z pewną panią, jak poruszać się po wybiegu swobodnie i nie czuć presji tylu osób. Jaka atmosfera panuje wśród dziewczyn? Jest bardzo przyjaźnie, wszystkie dziewczyny są mega miłe i wspieramy się nawzajem. Nie ma takiej rywalizacji między nami, że któraś chce być lepsza i próbuje wygrać. Raczej wspieramy się siebie i nikt nie podkłada sobie nóg. Czyli taki konkurs to też wspaniała przygoda. Tak, to prawda, można poznać wiele wspaniałych osób, nauczyć się przebywać z kamerą oraz wiele innych umiejętności, które są potem przydatne w życiu. A co teraz robisz na co dzień? Na co dzień jeszcze się uczę, chodzę do szkoły o kierunku gastronomicznym, potem mam zamiar iść na studia w kierunku dietetyki, ponieważ interesuję się zdrową żywnością, no i dalej kontynuować karierę z modelingiem. Masz już sprecyzowane plany na studia, a co robisz w wolnym czasie? Na co dzień lubię gotować w domu przeważnie. Jestem fanką kuchni włoskiej, dlatego uwielbiam makarony z różnymi sosami i dodatkami. Uprawiasz również sport? Tak, uwielbiam chodzić w góry, chociaż jak jest na to więcej czasu, to uwielbiam spacerować z psem czy chociaż biegać. A jaka jest twoja ulubiona góra w naszym regionie? Zdecydowanie Łopień. Jest pięknie, duża polana i niesamowity widok. Czy koledzy i koleżanki oraz znajomi wspierają cię podczas tego konkursu? Tak, bardzo mnie wspierają. Od razu jak się dowiedzieli, to wypisywali bardzo miłe wiadomości. Dostaję mnóstwo komplementów oraz gratulacji. Także mega się cieszę, bo czytając te wiadomości jest naprawdę miło. Żeby wziąć udział w takim konkursie, to trzeba również być odważnym człowiekiem. Tak, to prawda. Wiadomo, jest pewien stres, bo teraz jest cały czas coś nowego dla mnie, ale da się to obyć i jest naprawdę przyjemnie. Do 19 czerwca trwa głosowanie. Internauci mogą lajkować twoje zdjęcie. Tak, tak. Bardzo proszę o głosy, ponieważ mogą mi one pomóc w dostaniu się potem do Miss Polski. Także jeżeli macie taką możliwość, to proszę o zagłosowanie na mnie pod moim zdjęciem na Instagramie oraz Facebooku oraz na głosy w SMS-ach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mateusz Wroński, kierownik drużyny MKS-u Limanowi, odczytał taką krótką informację na temat świętej pamięci Stanisława Wojtasa, byłego sędziego piłkarskiego, no i zawodnika Limanowi, dlatego zawodnicy właśnie symboliczną minutą ciszy uczcili już pamięć tego skądinąd sympatycznego człowieka. Mieszane uczucia mieli kibice MKS-u Limanowi po przegranym meczu trójkolorowych w starciu z Wierchami Rabka. Gospodarze ulegli drużynie z Rabki 2-3. Oba zespoły straciły już szansę na wygranie czwartej ligi, ale to goście pokazali wolę walki i odnieśli zasłużone zwycięstwo. W zupełnie innych nastrojach z kibicami pożegnali się piłkarze Sokoła Słopnice. W ostatnim meczu przed własną publicznością pokonali Metal Tarnów 4-1. Bramki w tym meczu dla gospodarzy strzelali Artur Matras, Patryk Nowak z rzutu karnego, Fabian Nowak oraz Dominik Pach. Swój mecz przegrał Orkan Szczyżyc, który uległ w meczu wyjazdowym GKS-owi Drwini 2-5. W sobotę 19 czerwca zostanie rozegrana ostatnia kolejka spotkań. W sobotę około 16.30 na drodze krajowej 28 w Mordarce doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Kierujący jednośladem został zabrany do szpitala przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
W niedzielę druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzanach zorganizowali akcję zbiórki krwi. Ponad 30 osób zdecydowało się podzielić cennym darem. Oddają tutaj nasi druhowie, ale oprócz tego oddają też ludzie tutaj z okolic gminy z Jodłownika. Mieliśmy też przyjemność gościć osoby z innych powiatów, z powiatu myślenickiego, za co bardzo dziękujemy, że po prostu chcieli tutaj odwiedzić nas, przy okazji zobaczyć malowniczą miejscowość. Mamy nadzieję, że nie ostatni raz nas przyjechali. No i co? Mamy nadzieję, że do 12 tutaj dzisiaj jesteśmy, także mamy nadzieję, że jeszcze więcej będzie osób, nie tylko tutaj właśnie z miejscowości od nas. Julia, powiedz, dlaczego bierzesz udział w tego typu akcji? Myślę, że jest to bardzo ważne, bo krew jest potrzebna dla innych osób, a jeżeli mamy taką możliwość, możemy ją oddać, pomóc innym. No bo jednak trzeba sobie pomagać. Pani doktor, faktycznie tej krwi brakuje? Tak, okres wakacyjny jest najbardziej takim potrzebującym dużej ilości krwi z uwagi na wzmożone ilości wypadków, głównie w gospodarstwach rolnych i przede wszystkim też na drogach z uwagi na okres urlopowy. Także bardzo krew nam jest potrzebna i te zapasy, które mamy w szpitalu, są niewystarczające na dzień dzisiejszy. Odsuń się od pacjenta. Panie, nie oprócz tego, że na górze tutaj waszej remizy jest prowadzona akcja zbiórki krwi, to wy też staracie się edukować. Tak, druhowie tutaj przygotowali dla dzieci i młodzieży stanowiska z pierwszej pomocy, udzielają pierwszej pomocy i pokazują tutaj dzieciom i młodzieży, jak się zachować w razie nagłego wypadku, gdy zatrzymanie krążenia, czy podłączenia defibrylatora, czy zapoznania się z wyposażeniem torby PSPR-1. Właśnie proszę powiedzieć, czy my jako zwykli użytkownicy drogi mamy świadomość tego, jak udzielić tej pierwszej pomocy, bo czasem się wahamy, boimy się, obawiamy się tego, że coś złego robimy. Jaka jest Pana zdaniem wiedza nasza na ten temat? Myślę, że coraz więcej ludzi jest wyszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy. Strażacy wszyscy znają zasady udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Była również pierwsza pomoc, a także konkursy i atrakcje dla najmłodszych, którzy odwiedzili jednostkę w Pogorzanach. 20 czerwca o godzinie 14 na stacji kolejowej w Dobrej odbędzie się 9. Galicyjski Piknik Kolejowy. Zapraszamy na transmisję online tego wydarzenia. Organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursów atrakcyjne nagrody, a my prezentujemy Państwu archiwalne zdjęcia. Tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.